Wystąpienie przewodniczącego Komunistycznej Partii Polski towarzysza Krzysztofa Szweja. Jesteśmy komunistami. Partia komunistyczna istnieje już 15 lat i jest zarejestrowana. Mniej więcej 4 lata temu zaczęły się nasze pierwsze poważne problemy. Gdy wcześniej zdarzały się już na nas do prokuratury donosy, ale zazwyczaj były umarzane, a niektóre zostały zamrożone na bieżące zapotrzebowanie polityczne. Zarzuca się nam, że na naszej stronie internetowej znajduje się symbol sierpa i młota, jako legalny znak partii, nie tylko komunistycznej partii Polski, dlatego, że wiele innych partii komunistycznych na świecie używa tego znaku. Zarzuca nam się, że głosimy totalitaryzm, pisząc dobrze o PRL-u, pisząc o Obiektywnie o Korei Północnej, pisząc o rewolucji Grinding, czy kiedy przedstawialiśmy w ogóle mieliśmy czelność argumenty za postępem socjalistycznym. To ma być wszystko dowodem na to, że głosimy totalitaryzm. Zaczęło się od przesłuchań. Sprawa dotyczy oskarżenia redakcji czasopisma partyjnego, brzask. Na podstawie opinii biegłego, którym był zaciekły antykomunista i prawicowy religioznawca Rafał Uentocha. Sąd rejonowy w Dąbrowie Górniczej, w ogóle nie interesując się meritą sprawy w trybie nakazowym, wszystko jest oczywiste, bo widziało nas już pięć osób, skazał nas na grzywne i prace społeczne. Odwołaliśmy się od tego wyroku i zaczęła się przepychanka między sądami. Sąd rejonowy po naszym odwołaniu chciał przekazać sprawę do innego sądu, tłumacząc się, że nie specjalizuje się w prawie prasowym, i powinien zająć się tą sprawą sąd, który już zajmował się sprawami w zakresie prawa prasowego. Sąd Okręgowy naturalnie stwierdził to, co było dla nas od samego początku oczywiste, czyli że Komunistyczna Partia Polski głosi poglądy komunistyczne, nie odwołując się w żadnym przypadku do przemocy i stosowania totalitarnych metod i praktyk i że skoro jest zarejestrowaną przez Sąd partią polityczną, to ma prawo głosić swoje poglądy. Co więcej, jako KPP jesteśmy partią demokratyczną i głosimy, że prześladowana jest większość społeczeństwa i właśnie ta większość jest przy jeśli przekonamy ją argumentami merytorycznymi, nas poprze bez konieczności zbrojnej rewolucji. Pamiętajmy, że sytuacja przed rewolucją październikową była inna. Nie było społeczeństw w pełni demokratycznych, jak teraz, gdzie wszyscy mają takie same prawa wyborcze i że mają prawo się wypowiedzieć. Tego nie było w Rosji Carskiej. I teraz po przychylnej dla nas kasacji Sądu Okręgowego, prokuratura składa odwołanie. Niemerytorycznie uzasadnione i sprawa zostaje skierowana do ponownego rozpatrzenia. Z wytycznych Sądu Okręgowego wynika jednak, że należy nas skazać, bo na przykład głosimy, co jest nieprawdą, że dzielimy społeczeństwo na jakieś klasy i że jedna klasa jest lepsza od drugiej. Od razu się może nam kojarzyć pierwszy i drugi sort pisowski czy że na przykład dążymy do rządów jednej partii co jest zupełnie nieprawdą bo my uważamy że władza należy do społeczeństwa a nie do partii jako takiej i że to społeczeństwo wybiera sobie rządzących co więcej, przeciwstawiamy się tylko zawłaszczeniu przez kilku politykierów całej władzy, która powinna należeć do społeczeństwa. I tego się tylko domagamy. To jest kadencyjność, rotacja na stanowiskach publicznych itd. Jak to dalej będzie, możemy się domyślać. Wątpliwe jest, by dyspozycyjny politycznie sąd odważył się zrobić co niezgodne z zaleceniami sądu wyższej instancji czy sądu najwyższego. Czekamy, co będzie dalej. Nam zależy, by tę sprawę maksymalnie nie nagłośnić, bo tu nie chodzi o nas, o komunistów. My sobie poradzimy, nie takich rzeczy doświadczyliśmy, tylko o całą opozycję. KPP to jest taki balon próbny dla pisowców. Uda się z nami, to innych będą mogli traktować tak samo, gdyż dla pisu, który de facto w swojej istocie jest właśnie totalitarny, każdy kto jest innego zdania niż oni, każdy kto się im sprzeciwia, jest wrogiem i trzeba go zniszczyć, usunąć. Proszę zwróćcie uwagę na jedno: komunizm stał się epitetem. Komunistą jest każdy, komu pis się nie podoba i co on w tej chwili robi. Pis wykorzystuje nawiasem mówiąc kwestie socjalne, które traktuje populistycznie. Dzięki temu utorowali sobie drogę do władzy, bo PO lekceważyło sobie prawa zwykłych ludzi niepracownicze, nowelizacje kodeksu pracy, umowy śmieciowe, samozatrudnienie itd. PiS to bardzo chętnie wykorzystuje. Tym sobie kupił taka korupcja polityczna społeczeństwo, które nie jest zainteresowane, że PiS chce zgromadzić władzę wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą w jednym reku. A o tym jakie będą to wszystkiego konsekwencje w przyszłości nikt już nie mówi. Nikt już nie mówi o tym, że ludzie którzy dostają 500 zł czy 1000 zł, później w pewnym momencie przestaną dostawać. Okaże się wtedy, że nie mają ani stażu pracy, do emerytury, ani pracy, ani doświadczenia. PISu to nie obchodzi, a będzie bieda. Dlatego my, komuniści, chcemy, aby doszło do jakiegoś aktu zjednoczenia, frontu lewicowego, ludzi, grup, partii, opoglądów. W lewicowych, głównie nie w sensie historycznym, ale społecznym, w tych sprawach, które są najważniejsze dla społeczeństwa polskiego, czyli zapewnić ludziom godny byt, godną pracę w tej sytuacji jaka teraz jest. Idee, poglądy, przekonania są ważne, ale trzeba je dopasowywać do zastanych warunków. Marksizm, Leninizm nie jest tylko zbiorem poglądów czy idei, ale zbiorem teorii naukowych. Jest dyscypliną naukową. I jak cały świat także się rozwija i zmienia, porównaj socjalizm naukowy Karola Marksa. Czego ludziom brakuje? Bezpieczeństwa. Ktoś, kto był człowiekiem uczciwym i solennie przez całe życie. Swoje ciężko pracował, w swoim fachu musi pracować nadal. Oskarżenie prokuratorskie dotyczy czterech osób z redakcji brzask i stało się pretekstem do otwarcia kolejnych śledztw i przesłuchań, aby zebrać informacje. W Dąbrowie Górniczej na przykład toczy się śledztwo przeciw prezydentowi miasta, który pojawił się na tej samej manifestacji, na której byli komuniści, na której były widoczne nasze flagi i transparenty. Zarzuca mu się, że doprowadził do takiej sytuacji i nic z tym nie zrobił. A 1 maja to święto państwowe i to w dodatku takie wydarzenie, na którym trudno, żeby komunistów miało nie, miałoby nie być. Ale jeśli dla pisowców totalitarnymi hasłami są wolność, równość, praca, socjalizm i tym podobne, to nie rozumiem, o co może w tym przypadku chodzić? Proszę sobie wyobrazić komunistów bez ich symboli. To jest taka, tak samo absurdalna jak sytuacja, w której mamy Polskę bez flagi biało-czerwonej, orła białego na czerwonym tle. Co więcej, wyzywa się ludzi na przesłuchania w sprawach dla zdroworozsądkowego zwykłego człowieka absurdalnych. Ich dowodami nagłoszenie przez nas totalitaryzmu sprowadza się do takich elementów, jak zdjęcie Świerczeskiego na stronie internetowej, jak notatka o uroczystości 1 maja, jak informacje o rewolucji październikowej, która doprowadziła do gruntownych zmian porządku światowego, jak pytanie o żeromskiego, który czytał Lenina, jak fotografia ludzi z czerwoną flagą. Nikt z nas nigdy nie napisał i nie napisze, że chcemy zmienić ustrój siłą czy przemocą. My wyciągnęliśmy wnioski i lekcje z historii. Komunizm jest teorią naukową, nie tylko doktryną. Nie trzymamy się sztywno dogmatycznie tego, co napisano 100 lat temu, ale obserwujemy, analizujemy i wnioskujemy z aktualnych warunków i sytuacji rzeczywistości. Wiemy, co było, wiemy, jak jest. I będzie i wiemy, jak może być. Kapitaliści boją się zmian. Nam chodzi o taki ustrój, w którym cały postęp technologiczny może służyć wszystkim, a nie wybranym jednostkom. Chodzi nam o taki ustrój, który zapewni wszystkim bezpieczny byt i spokojne życie dla całej ludzkości.